Witam Was w nowym filmie. Korzystając z okazji, że dziewczynki są teraz w przedszkolu, wykorzystując to, że mam chwilę ciszy, postanowiłam, że nagram dla Was film, w którym opowiem troszkę o początkach naszej przygody z przedszkolem. I zacznę od tego, że w ogóle temat przedszkola był u nas w domu wałkowany przez całe wakacje. Przy każdej możliwej okazji przypominałam dziewczynkom, że już niedługo zostaną przedszkolakami i co fajnego je czeka w przedszkolu. Bo oczywiście o przedszkolu opowiadałam w samych superlatywach i zawsze z entuzjazmem. I myślę, że nawet tak jakby ktoś mnie posłuchał od boku, to pomyślałby, że jestem nieźle szurnięta, bo zawsze opowiadam z takim mega podekscytowaniem. I myślę, że to pomogło dziewczynkom stworzyć w ich główkach obraz przedszkola jako miejsca takiego bardzo fajnego i naprawdę nie mogły się doczekać pierwszego dnia. A gdy nadszedł ten pierwszy dzień, rano oczywiście wszystkie zadowolone szykowały się do przedszkola. Aha, i jeszcze co ważne, gdy opowiadałam o przedszkolu, ja nigdy ich nie oszukiwałam. Nie wymyślałam jakichś rzeczy, których nie będzie w przedszkolu, ale pomijałam jeden ważny szczegół, że w tym przedszkolu zostaną same. No właśnie. A więc pierwszego dnia przedszkola rano wszystko wyglądało pięknie, dziewczynki szykowały się pełne radości, że idą do przedszkola i problem dopiero pojawił się w szatni, gdy oznajmiłam im, że tym razem mama i tata z nimi nie zostaną w przedszkolu. Klara się za bardzo tym nie przyjęła, Aniela wręcz była dumna, że ona przez taka dorosła, że zostanie sama bez rodziców, a Lucja postawiła opór. I niestety bez nas na salę wyjść nie chciała, ale zgodziła się wyjść na salę, trzymając za rączki Klarę i Janielę. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że jak tylko przekroczyły próg sali, Klara i Janiela, gdy zobaczyły zabawki, ruszyły przed siebie, a Łucja, która miała chwilę zawahania, została z tyłu. No i zaczęła płakać, ale w tej chwili drzwi się zamknęły, Łucją zajęła się pani, a my zostaliśmy za drzwiami. Oczywiście, jak typowi rodzice pierwszorocznych przedszkolaków, swoje pod drzwiami odstaliśmy i posłuchaliśmy, że ten płacz wcale długo nie trwał, tak minutka, dwie i później Łucja się uspokoiła. A więc stwierdziliśmy, że wracamy do domu. Oczywiście ja na pierwsze dni wolnego miałam masę planów, zaczynając od sprzątania, poprzez zakupy, odpoczynek, zrobienie kilku rzeczy związanych z YouTube'em, a skończyło się na tym, że pierwszego dnia nie zrobiłam kompletnie nic, cały czas tylko zerkałam w telefon, czy przypadkiem nie dzwonią z przedszkola, cały czas zerkałam na zegar, czy przypadkiem to już nie jest pora, żeby jechać po dzieci, a dziewczynki pierwszego dnia, zresztą tak jak i w kolejne dni, zostały w przedszkolu na 4 godziny, od 8 do 12. I gdy już przyszła pora odbioru dzieci, gdy po nie pojechaliśmy, okazało się, że pierwszy dzień minął całkiem fajnie. Podobno w ciągu dnia Łucja jeszcze kilka razy sobie przypominała o mamie, ale bardzo szybko się uspokajała. Pięknie dziewczyny wszystko zjadły, nawet panie pochwaliły, bo poprosiły o dokładki na obiad. Podobno też nawiązały pierwsze znajomości i dziewczyny po zapytaniu, jak było w przedszkolu, stwierdziły wszystkie trzy, że im się bardzo podobało i że koniecznie jutro też chcą iść do przedszkola. I dnia drugiego, trzeciego i czwartego sytuacja rano się powtarzała. Za każdym razem Łucja nie chciała wejść bez nas na salę. I gdy już myśleliśmy, że tak będzie wyglądał każdy nasz poranek, że to jest po prostu taka standardowa reakcja Łucji na rozstanie, okazało się, że piątego dnia w piątek dziewczynki złapały się za rączki i po prostu poszły na salę się bawić. I w ciągu dnia też już podobno żadna o mamie ani tacie nie wspominała. A więc byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak dziewczynki się zaadaptowały i wszystko było ładnie i pięknie do czasu, gdy po południu odebraliśmy całą trójkę z przedszkola z katarami. Na szczęście przez weekend udało nam się te katarki troszkę podleczyć, ale stwierdziłam, że jeszcze przez kolejne 3 dni zostaną w domu, żeby troszkę odbudować odporność, a więc w sumie miały 5 dni przerwy od przedszkola. W
środę, ostatniego dnia tej przerwy, powiedziałam dziewczynkom, że już są zdrowe i że na drugi dzień będą mogły iść do przedszkola. Aniela oczywiście już była gotowa rzucić wszystko i biec do przedszkola, a Lucja po raz pierwszy powiedziała zdanie: ja nie chcę do przedszkola. Stwierdziła, że ona chce zostać w domu i tu się bawić. A więc od razu rzuciłam na piąty bieg entuzjazmu, zaczęłam opowiadać, co fajnego je czeka w przedszkolu, no i jakoś to poszło. Na drugi dzień rano, gdy szykowałyśmy się do przedszkola, oczywiście Lucja znowu powiedziała, że ona nie chce do przedszkola. Ale już w szatni, gdy zmieniliśmy buciki na kapciuszki, dziewczyny zrobiły nam papa i poszły się bawić. Gdy po nie wróciliśmy po południu, nie chciały wracać do domu. Stwierdziły, że one chcą jeszcze zostać w przedszkolu. Nawet Aniela mówiła, że ona chce na noc zostać. I dzisiaj, czyli w piątek, sytuacja rano znowu się powtórzyła. Lucja znowu mówiła, że ona nie chce do przedszkola. Jak tylko przekroczyliśmy próg przedszkola, to pobiegła się bawić. A więc jestem mega zadowolona z tego, jak dziewczynki fajnie wkroczyły w te życie przedszkolaka. Wiem, niektórzy mi powtarzają, że kryzys jeszcze może przyjść i pewnie przyjdzie, ale nie zamierzam zamartwiać się na zapas. Cieszę się z tego, co jest, a jest naprawdę dobrze. I co więcej Wam jeszcze powiem, że dzień przed przedszkolem, a właściwie noc przed pierwszym dniem w przedszkolu, Lucja postanowiła się odsmoczkować, bo dziewczyny do tej pory jeszcze dostawały smoczek na noc, bez których nie umiały zasnąć. A ja nie chciałam też dziewczynom zabierać smoczków siłą. Stwierdziłam, że jak przyjdzie odpowiednia pora, to z nich zrezygnujemy. Według mnie pierwszy dzień przedszkola to może nie jest najlepszy moment na wprowadzanie takich zmian w życiu dziecka, bo i tak to jest bardzo emocjonujący czas. Ale skoro już Lucja ten temat rozpoczęła, to postanowiłam go kontynuować. A stało to się tak, że w Lucji smoczku zrobiła się taka malutka dziurka. I Lucja poprosiła mnie, abym go naprawiła. Oczywiście ja zamiast naprawić smoczek, też tak wiecie, troszkę powierciłam palcem i tą dziurkę poszerzyłam. I wtedy Lucja stwierdziła, że ten smoczek jej już zupełnie nie smakuje. Zaproponowałam jej, że może wymienić smoczek na jakiś inny, bo oczywiście my mieliśmy cały zestaw smoków do wyboru, do koloru, ale Lucja stwierdziła, że to jest jej ulubiony i ona żadnego innego nie chce. A więc powiedziałam jej, że ma możliwość, albo będzie ssała dalej ten dziurawy smoczek, albo może włożyć ten smoczek pod podusie i w nocy przyjdzie do niej smoczkowa wróżka, która zabierze smoczek, a przyniesie jej prezent. I Lucja wybrała to drugie. Oczywiście długo nie mogła zasnąć, kręciła się, kilka razy wkładała rączkę pod podusie, wyjmowała smoczek, znowu go wkładała do buzi, stwierdzała, że jednak ona go nie chce. I ostatecznie zasnęła bez smoka. Oczywiście rano przyszła do Lucji smoczkowa wróżka, a jak zobaczyła to Klara i Aniela, to wieczorem stwierdziły, że one również chcą swoje smoki zamienić na prezent. I tak robiliśmy przez kilka kolejnych nocy, bo naprawdę mieliśmy duży zestaw smoków, a więc zajęło nam to 3 noce chyba, zanim pozbyliśmy się wszystkich tych smoczków. I czwartej nocy, gdy szykowały się dziewczynki do spania, jeszcze miały taki odruch, żeby sięgnąć rączką na półeczkę, na której zawsze zostawiały smoczki, ale tych smoczków nie było. I wtedy zadały pytanie, gdzie są smoczki. Ja powiedziałam, że zabrała je przecież smoczkowa wróżka i dziewczynki bez żadnego grymaszenia położyły się i poszły spać. A już na następny wieczór i w kolejne o smoczku nawet nie wspomniały. I tak też dziewczynki się odsmoczkowały zupełnie bezboleśnie, bez żadnych płaczy, bez męczenia dzieci, bez męczenia własnego sumienia, więc jestem bardzo zadowolona i dumna z tego, jak dzielnie dziewczynki w ostatnim czasie wprowadzają zmiany w swoim życiu, jak fajnie dojrzewają do tych zmian. I dobra, i to tyle mojego gadania na dziś. Za chwilę dziewczynki wrócą z przedszkola, Adam właśnie pojechał je odebrać. Na dziś mamy jeszcze plan chwilę się pobawić po przedszkolu, spakować walizki i wieczorem ruszamy na weekend do dziadków na Mazowsze. A więc jeszcze zostańcie z nami, bo jeszcze będzie się działo. Dziewczynki pierwszego dnia przedszkola w nagrodę za to, że były bardzo dzielne, dostały takie książeczki. Klarunia, mogę pokazać? Takie książeczki z naklejkami. W każdej było 400 naklejek. I teraz kontynuujemy. Codziennie dziewczyny
naklejają kolejną stronę. Każda strona to troszeczkę inny temat. O, tutaj mamy poranek na sawannie. Wesoła dżungla. Przykleiłeś zebrę przy trawce, tak? Tak. Chcę zrobić jedną trawkę. A nie, co jeszcze masz? Chyba jedną zebrę, spójrz. Malutką mamy. Malutką mami. No ślicznie nakleiłaś. No, no zobacz, ona biega. Widzę, biega. Pomóc ci Usia? Tak. Bo widzę, że tu coś, nóżki nie chcą się dobrze odkleić, co? O, tutaj podwadziłam i teraz masz odkleić. Ale na swoją książeczkę nakleiłaś Anielce, wiesz o tym? O, poczekaj, pomogę ci. Te książeczki są jeszcze fajne pod tym względem, że te naklejki bardzo łatwo jest odkleić, więc jak dziecko naklei w złym miejscu, to zawsze może jeszcze poprawić. Tutaj jest twoja książeczka, spójrz, tutaj. I tu sobie naklej. Kilka dni temu dziewczynki dostały paczkę, w której były wszystkie tegoroczne słodziaki, które powiększyły naszą kolekcję, dołączyły do zeszłorocznych słodziaków, na które naklejki uzbierały obie babcie. I w paczce była też książeczka, kolejna serii Gang Słodziaków. Widzę tutaj torby lekarskie. Bo dziewczyny bawią się słodziakami w szpital. Bawią się, że prowadzą klinikę dla słodziaków i je leczą. Co robicie? Leczymy słodziaki. Leczycie słodziaki? To znaczy, że witamy w szpitalu dla słodziaków, tak? Tak. Kogo ty badasz, Anielko? Borsuka. A, borsuka, on jest chory? Tak. Ma kaszel? Tak. I co on jeszcze ma? Gilek ma też. A sowie? Co dolega Usiu sowie? On ma krew, czerwony bat. Krew masowa? Chyba uderzyła skrzydełkiem jakąś gałąź, tak? Tak. I złamała skrzydełko? I co ty jej przyklejasz? Mamo! Słucham. Ten dzięcioł. Dzięcioł złamał lączkę. Skrzydełko złamał dzięcioł? A jak to się stało? Uderzył się w jakiś krzak. Uderzył się jakiś krzak? Tak. To teraz... Przykleiłaś mu plasterek, tak? Zrobiłaś opatrunek? Tak. Nie. I musi teraz leżeć w łóżku. I musi leżeć w łóżeczku. No dobrze. Bardzo dobrze, pani doktor. Tak będzie właśnie pacjent robił. Klarciu, a twój pacjent to kto to jest? Królik. Króliczek? Co się stało temu małemu króliczkowi? W łóżko się skaleczył? Biedny. Pani doktor, źle się czuję, boli mnie głowa i chyba mam gorączkę. Zbada mnie pani? I co mi dolega? Na co jestem chora? Grypę mam? Grypę. Ojejku, to chyba muszę się napić jakiegoś syropku. Pije syropek? Pszczółka? O, a Klarcia operację robi. Operację nietoperzowi. Nie! Tylko robi tak. No właśnie, to chyba operację przeprowadzacie, co?
muszą iść do swoich domków. Już mogą iść do swoich domków? Nie topesz i królik? Już są wyleczone zwierzątka, tak? Tu jest jego dom, a tu króliczka dom. On już jest zdrowy. Też już jest zdrowy ten mały dzięcioł? Tak. Może i twojej mami. Okej. Tabletkę i syrop. Co wam musi brać? Tabletki i syropek, tak? Tak. Ale nie mamy tu tabletki i syropek. No, kupi sobie w aptece, tak? Weźmie receptę Sowa i poleci do apteki. I pani ją zabierze. Tak, pani zabierze receptę, a da Sowie leki. Teraz musisz się jeszcze podpisać. Pani da to lekko. Co jest tego? Co jest oczeko? Czekaj, tylko mamy ci trochę obetrzęsek. Co jest oczeko? I dla Stella. Ja dopisiłam siebie. Dziękuję. Tutaj małym. Ja robię bliska. Dobrze. Blisek bierz. Nowe. I tapetkę musi bierz. Lisek musi brać syropek i tabletki, tak? Tak. Jest tu. Mocno musisz. Mocno patrz. O, super. A teraz damy. A jeszcze się podpisać zapomniałaś? Hej, pani doktor, pani się nie podpisała. Tapetka i syrop i pani doktor. Dam teraz stolisko. A Klarcia, dla kogo wypisujesz receptę? Dla małego dzięciołka? I co ten dzięciołek musi brać? Ale dużo lekarstw ten dzięciołek musi wziąć. Chyba jest bardzo ciężko chory. Dla kogo to jest recepta? Króliczka. Dla króliczka, dobrze. To teraz jeszcze pieczątkę trzeba postawić. Gdzie jest moje? A gdzie? Bo mało pieczątka. Pani doktor. A jak pani doktor ma na imię? Anelka. A komu dasz receptę? Chyba wszystkie zwierzaki mają te recepty. Jeszcze Jerzyk nie ma. No właśnie, jeszcze Jerzyk nie ma. Daj Jerzykowi. Jeszcze. I dzięcioły nie mają recept. Za chwilkę ruszamy do dziadków. Tata pakuje nasze bagaże do samochodu, a dziewczyny jeszcze oglądają bajeczkę. Już są wykąpane w piżamkach, bo jest godzina 20. I pewnie jak to zwykle bywa, zasną nam w samochodzie, więc po przyjeździe na miejsce po prostu je przeniesiemy z samochodu do łóżka. I myślę, że już będziemy się z Wami żegnać. Zakończymy na tym dzisiejszy vlog. I zrobimy papa dziewczyny? Tak! To zróbcie papa wszystkim. Pa, pa! Pa, pa! Dobranoc! No już będziemy jechać, tak. Nie możesz już się doczekać, co? Tak.